Oczywiście nie planowaliśmy takiego wyniku. Plan minimum, tak. Plan minimum dla zawodników był taki, żeby wygrać mecz. Plan mój minimum trenerski był taki, żeby zdobyć 4 przyłożenia. To nam gwarantowało utrzymanie w lidze, nawet gdyby powinna nam się noga w całym meczu. Natomiast no, chłopaki czuli to ciśnienie, to przede wszystkim mentalnie, nad czym pracowaliśmy, to nie wygrać tego meczu w szatni, tak? Nie jednego to zgubiło, że poszedł nam mecz w Bydgoszczy, gdzie nie wygraliśmy, gdzie naprawdę było trudno, więc nie ma nic innego, jak pyknąć ich u siebie, a to wcale nie tak, tak? Trzeba było mocno zagrać. Było widać, że po tej naszej początkowej dominacji był taki moment, kiedy Bydgoszcz długo utrzymywała się przy piłce, kiedy grała agresywnie. Na pewno ta Taleszka Komonia podcięła im skrzydła, jest to ich trener, mentor, taka najwartościowsza osoba, najbardziej odpowiedzialna w zespole, no i strata jego na boisku, mimo że my wycofaliśmy również zawodnika, myślę, że podcięła skrzydła i troszeczkę zaczęliśmy dominować, później się rozpędzaliśmy, znaczy rozpędzał się przecież Oskar Dziokta tutaj. Aha. I nie ma co się oszukiwać, że te jego rajdy spowodowały, że ten wynik jest tak wysoki, bo na wygraną zapracowała cała drużyna, natomiast on tylko dokładał tamtych oczek, dokładał i jeszcze raz dokładał. A jeszcze wrócę do tego właśnie wycofania, bo to można powiedzieć bardzo ładny gest fair play z waszej strony, nie musieliście tego robić, a zdecydowaliście się grać przez pewien czas w 14. Rugby to taki sport, gdzie mówi się, że te zasady są naprawdę jakąś wartością, wyznaczają, że to coś więcej, tak, niż zwykły sport. Oczywiście wiadomo, że na zawodowych poziomach i tak dalej nie dochodzi do takich sytuacji, tak, bo jest mniej więcej tak, że tam są pełne ławki i tak dalej. No, drużyna z Bydgoszczy przyjechała w osłabieniu i pamiętajmy, że gramy w to rugby amatorskie, walnęli 300 km, żeby tu przyjechać, żeby zagrać i tak dalej, naprawdę będąc w ciężkiej sytuacji. Nie widzę żadnego powodu, żeby męczyć ich 15 na 14, tak. My też mamy krótką ławkę, dało to trochę oddechu, a te zawody były wyrównane. I gdyby nam się kiedyś tak przydarzyło, liczę na to, że koledzy z przeciwnej drużyny zachowają się podobnie. I jeszcze słówko o całym sezonie, jakby pan go podsumował. Wiemy, że no, krótka była, tak, ta przerwa, można powiedzieć, między rozgrywkami ze względu na te zmiany, te reformy systemu, może tak to nazwijmy. Znaczy, no przede wszystkim, tak jak mówiłem przed sezonie, nie będzie rundy rewanżowej. Komu powinien się noga na początku, będzie miał bardzo trudną sytuację i to nam się powinnała noga na początku, posypał nam się skład, wypadło wielu zawodników między pierwszym meczem, w którym przespaliśmy pierwszą połowę, tak, i tam, jak to mówią, zaliczyliśmy potknięcie z AZS-em a WF-em Warszawą, to jeszcze w poniedziałek po tym meczu liczyłem na to, że w tej Warszawie odpalimy na meczu z Legią i później będziemy gdzieś te punkty ciułać, żeby załapać się do playoffów. Niestety proza życia spowodowała, że na mecz do Warszawy 6 dni później pojechaliśmy tak naprawdę w 15. Kontuzje, choroby, zrządzenia losowe w rodzinach, w pracy i tak dalej spowodowały, że skład nam się naprawdę posypał i cały czas łataliśmy. Dwa naprawdę dobre mecze, czyli ten Bydgoszcz, ten dzisiaj zapewniają nam pobyt w pierwszej lidze na kolejny sezon. Natomiast liczymy na to, że w przyszłym sezonie znowu powalczymy o tą czwórkę i w tej czwórce o medal, tak? Bo pamiętajmy, że jeszcze w październiku mieliśmy brązowy medal pierwszej ligi na szyi, a dziś walczyliśmy o utrzymanie. Cel, założenia przed tym meczem zrealizowaliśmy. Miało być pewne zwycięstwo, jest pewne zwycięstwo, utrzymanie w pierwszej lidze. Co prawda przed sezonem no to w ogóle nie zakładaliśmy takiego scenariusza, no ale sezon potoczył jak się potoczył, no i trzeba było walczyć o utrzymanie, no i na szczęście pewne utrzymanie. To się liczy i czeka w następnym sezonie. Bardzo Cię trener komplementował w rozmowie z nami, bo mówił, że te Twoje rajdy i powiedział tak, Oskar Dziok, który się rozpędzał dzisiaj z każdą kolejną akcją, w zasadzie no pociągnął, nie ma co ukrywać, w atakę do tego zwycięstwa. Nie lubię mówić o sobie, gramy tutaj jako drużyna, wygrywamy jako drużyna, cieszę się, że mogłem dać tam jakiś tam impuls, no ale no, mecz wygrywamy razem, może tam jakieś indywidualne akcje składały się na zwycięstwo, no ale nie lubię mówić o sobie, wygraliśmy jako drużyna, to jest najważniejsze. Przede wszystkim ten mecz wygraliśmy grą nogą, te dalekie oddalenia Oskara Dzioka, Wojtka Gniazdowskiego czy Filipa Fleurego i ta wymiana gry nogą z Alfą Bydgoszcz przyniosła nam dużo plusów i wymierne korzyści, ponieważ no, można policzyć 4-5 przyłożeń, które właśnie padły po akcjach z gry nogą. Także to był najmocniejszy element tego meczu z naszej strony. No i poprawiliśmy obronę, na którą mieliśmy popracować po pierwszym spotkaniu u nas, ponieważ ten wynik był brzmiał 62-52 i troszkę tych punktów w obronie straciliśmy, natomiast dziś do zera 60 takiem, no to już jest duża różnica. Kończycie w pierwszej lidze, utrzymujecie się w tej pierwszej lidze. No i właśnie, jakbyś ten sezon podsumował, bo no, chyba nie ma co ukrywać, nie poszedł po waszej myśli. Po zeszłym sezonie, kiedy no, walczyliście, byliście w playoffach, tak w zasadzie można powiedzieć, biliście się niemalże o awans
Tutaj jednak walka o utrzymanie to pewnie rozczarowanie, o tak może to nazwijmy. Tak, jest to lekkie rozczarowanie. Ten sezon miał zupełnie inaczej się potoczyć, zupełnie inne były apetyty i zupełnie inaczej też przebiegały przygotowania przed sezonem. Wyglądało to naprawdę obiecująco, natomiast no to jest sport, to jest sport drużynowy, gdzie jeżeli zabraknie zawodników w składzie i nigdy wielu rzeczy nie można przewidzieć. Tutaj była fala kontuzji i pewnych wyjazdów za pracą. Także ta kadra zawodnicza troszkę nam się uszczupliła. Natomiast plan minimum jest spełniony, ponieważ wygraliśmy tym meczem o utrzymanie wysoko. Nie był to mocny knockout, ale takie pewne wygranie 60-takiem to jest wyjście z twarzą z tej opresji, ponieważ plan był no tak średni plan to chociaż trzecie miejsce, a najlepszy to powalczyć w meczu z Rumią zamiast Sparty, która wczoraj przegrała 21-20 w Arce w Rumi. Także Arka Rumia zostaje mistrzem pierwszej ligi, czego też gratuluję. Chyba drugi raz z rzędu nawet, tak? A tak, drugi raz. Jeszcze o ciebie zapytam, jak zdrówko, bo no tak nie mogłeś dzisiaj ze powodów zdrowotnych występować. Czy jesteś jakby pewien, że na kolejny sezon już będziesz 100% gotowy, czy jak to wygląda u ciebie? Tak naprawdę wszystko będzie zależało od tego, jak przebiegnie proces mojej rehabilitacji. Jest coraz lepiej, natomiast nie da się ukryć, że powinienem go zacząć już w kwietniu, natomiast w związku ze wspomnianymi wcześniej problemami kadrowymi pojechaliśmy w 15 do Warszawy, gdzie wiedziałem, że chłopaki sobie beze mnie nie poradzą i pozwoliłem sobie zagrać te 80 minut. Później w meczu z Rumią u nas też, natomiast to nie jest coś, co przypomina szczyt formy, który przygotowywałem od stycznia, wyjątkowo mocno przygotowując się do sezonu i kontuzja pleców, która tutaj od 5 lat jakoś nie daje mi spokoju, wykluczyła mnie z sezonu, a też nie ma sensu na jakichś przeciwbólowych środkach grać na 50% i obciążać to dalej. Należy to porządnie zaleczyć i móc hasać właśnie na jesień z chłopakami. Natomiast nie jest pewne, czy nie będzie kosztować mnie to troszeczkę dłużej. Wszystko zależy od tego, jak potoczy się rehabilitacja, tak jak już mówiłem, czyli jakie będą postępy w leczeniu. Na ten moment od 1,5 miesiąca nie robię nic poza pływaniem na basenie i odpowiednimi ćwiczeniami rehabilitacyjnymi. Nie obciążam tego kręgosłupa, także myślę, że powinno być ok. Natomiast jak będzie, zobaczymy.